siostra Karolina od Przebitego Serca Jezusa. Moja tajemnica tak naprawdę w całości jest przedstawiona tutaj na tym obrazie. Nie tylko dlatego, że wprost widać przebite serce Jezusa, ale też dlatego, że dla mnie w tym obrazie jest bardzo konkretnie ukryty Jezus, dobry pasterz. Na pewnym etapie mojego powołania właśnie tak przeżywałam relację z Jezusem i tak doświadczałam Go w swoim życiu, właśnie jako dobrego pasterza. Było to też dla mnie ważne jako Nazaretanki, że nasza matka założycielka ma właśnie taką tajemnicę. Maria od Pana Jezusa, dobrego pasterza. Ale z czasem jakoś zaczęłam odkrywać właśnie też tajemnicę serca Jezusowego. I niesamowite dla mnie było odkrycie, którego pozwolił mi doświadczyć Jezus, kiedy właśnie zrozumiałam, że tak naprawdę to przebite serce Jezusa to właśnie jest serce dobrego pasterza, ponieważ jest ono dla mnie dowodem wielkiej, bezgranicznej, miłosiernej i wiernej miłości dobrego pasterza, który oddał za mnie swoje życie na krzyżu, pozwolił przebić sobie serce tylko po to, żebym ja miała życie i to życie w obfitości. Kiedyś w niebie, w życiu wiecznym, ale już tutaj na ziemi, w szczęściu, w życiu z Jezusem i w realizowaniu swojego powołania. I dla mnie to serce Jezusa jest też takim nieustannym zaproszeniem do tego, żebym ja każdego dnia na nowo ofiarowała właśnie swoje serce, także zranione, właśnie Jezusowi, jednoczyła z Nim. No i ja w tym sercu doświadczam bardzo mocno i konkretnie schronienia, ukojenia, uzdrowienia. I wierzę w to także, że z tego serca dla mnie i dla każdego człowieka płyną takie słowa. Przyjdźcie do mnie wszyscy, a ja was pokrzepię.